Konflikty rzucają nowe światło na pewne sprawy. Konstruowaną w tajemnicy broń. Długo skrywaną prawdę. Nawet najmroczniejsze sekrety zawsze wychodzą na jaw. Aby stawić im czoła, potrzebne jest uzbrojenie o sile rażenia większej niż dotychczas. Dostosowujemy się. Zwalczamy ogień ogniem. Bo gdy pojawia się coś tak potężnego, to my ruszamy do boju. No witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Przed nami dosłownie ostatnie kilkanaście godzin przed premierą nowiutkiego, świeżutkiego trzeciego sezonu w Call of Duty Warzone. Dzisiaj więc po raz ostatni przed tym trzecim sezonem spojrzymy na prawdopodobnie ostatni materiał promocyjny, jaki się pojawił, nawiązujący właśnie do tego trzeciego sezonu. Materiał promujący sezon trzeci, który w dosyć ciekawy sposób, jak dla mnie, daje nam do zrozumienia, jak wyglądać będzie ta operacja Monarch, jak wyglądać będzie ten event z Godzillą oraz King Kongiem. Dodatkowo wspomnę również co nieco o Multi Modern Warfare 2019, także jeżeli jesteście ciekawi wszystkiego tego, o czym właśnie teraz wam powiedziałem, tylko oczywiście w większych szczegółach, to bądźcie pewni, że ten materiał obejrzycie do końca. Nim jednak przejdę do konkretów, to pragnę wam przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry na peceta i konsole oraz rzeczy takie jak doładowanie kont PlayStation, Xbox i nie tylko, oczywiście w najlepszych cenach. Wszystko pochodzi z legalnych źródeł, więc nie musicie się o nic martwić, a dodatkowo wraz z kodem rabatowym Goldzor wasze zakupy będą jeszcze tańsze. Jak to działa? Wchodzicie w jeden z trzech linków u góry opisu tego filmu. Następnie w wyszukiwarce wpisujecie to, co was interesuje. Wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a w nim, w miejscu, które teraz widzicie, wpisujecie kod rabatowy Goldzor. Teraz wystarczy już jedynie zapłacić za transakcję, wybierając swoją preferowaną metodę płatności. Całość zajmie wam maksymalnie 2 minuty, a za zaoszczędzone pieniądze prędzej kupicie sobie na przykład nową grę. Także śmiało korzystajcie z oferty Eneby. No i zaczynamy, moi drodzy, od całkiem dobrej informacji dla ludzi, którzy jednak w to Multi Modern Warfare 2019 grają i wiążą jakąś swoją przyszłość, przynajmniej w perspektywie kilku miesięcy właśnie z tą odsłoną. Jak doskonale wiecie, od grudnia, od integracji Vanguard z Warzone, Multi Modern Warfare dosłownie jest zepsute. Wiele rzeczy tam nie działa, często nie szuka spotkań, często wywala błędy w grze, często po prostu gra nie działa. I jest to dosyć spory problem, o którym się dosyć mało generalnie mówi, bądź mówiło. Wy mnie prosiliście jednak już od dłuższego czasu, żebym poruszył ten temat, natomiast no nie miało to większego sensu, bo nic nowego związanego właśnie z tym tematem się nie pojawiało. Natomiast wleciała kilka godzin temu informacja, że wraz z update'em trzeciego sezonu w Call of Duty Warzone oraz Call of Duty Vanguard, osoby, które grają na konsolach i mają zainstalowane Modern Warfare 2019, będą ponownie musiały pobrać cały Modern Warfare 2019 wraz właśnie z tym update'em trzeciego sezonu. Finalnie ma to zmniejszyć rozmiar gry, więc to już jest na plus, a dodatkowo naprawić właśnie te wszystkie błędy, jakie od grudnia w Multi Modern Warfare 2019 występują. Także jest to fajna wiadomość dla tych, którzy, tak jak mówię, coś tam w to Multi MW 2019 grają, natomiast no, jest to też coś, co w sumie
Jest karygodne, że dopiero po takim czasie jest naprawiane, no ale lepiej późno niż wcale. Trzymam tylko kciuki, żeby faktycznie właśnie to ponowne pobranie całej gry i zapewne jakiegoś update'u wraz z tym naprawiło właśnie te błędy, o których wspominałem wcześniej. A teraz przechodzimy już do takiej mini analizy tego materiału promującego sezon trzeci, który widzieliście na samym wstępie tego materiału. Jest to generalnie materiał promujący karnet bojowy tego trzeciego sezonu. Ja oczywiście już jutro, kilkanaście minut po premierze sezonu trzeciego, wrzucę wam materiał na YouTube, w którym cały karnecik, zgodnie z tradycją na tym kanale, wam pokażę. Natomiast prócz wglądu na nowe kosmetyczne przedmioty do Warzone, które oczywiście w tym karnecie się znajdują, zdecydowanie ciekawsze są te momenty z Godzillą oraz King Kongiem, które jasno dają przynajmniej mi do zrozumienia, że oba potwory będą towarzyszyły nam podczas rozgrywanych przez nas spotkań. Jest to o tyle ciekawe, że do tej pory nie mieliśmy żadnych informacji, żadnych filmików jasno mówiących nam o tym, w jaki sposób ta Godzilla oraz King Kong odegrają rolę na Calderze. No a po tym materiale myślę, że śmiało możemy uznać wersję, że Godzilla i King Kong będą dosłownie walczyły na Calderze w momencie, gdy my będziemy walczyli na Calderze. Czy będą nas Godzilla oraz King Kong atakować? W pewnym momencie widzimy taki klip, w którym Godzilla atakuje graczy, natomiast niewykluczone, że będzie to jednak ograniczone pewnego rodzaju motywami w grze. Chodzi mi o to, że to chyba nie będzie tak, że Godzilla będzie atakowała dosłownie każdego, kogo zobaczy, tylko ewentualnie pojawienie się w jakimś obszarze, zrobienie czegoś spowoduje atak Godzilli. Czy King Kong również będzie coś takiego robił? Widzieliśmy już wcześniej jakieś momenty, w których ten King Kong niszczy chociażby samoloty, natomiast ciężko coś więcej wywnioskować. No generalnie całość wygląda bardzo ciekawie i nie ukrywam, że jest to dla mnie dosyć szokujące. Byłoby to dla mnie dosyć szokujące, jeżeli faktycznie podczas normalnych spotkań Battle Royale na Calderze Godzilla oraz King Kong by nam po prostu tam towarzyszyły. Być może będzie to jednak ograniczone jakąś playlistą, natomiast no ewidentnie model zarówno Godzilli oraz King Konga jest wyrenderowany w czasie rzeczywistym w trakcie meczu Battle Royale, więc no ja jestem bardzo, ale to bardzo podekscytowany, jak dokładnie będzie to wyglądało, no bo otwiera to bardzo dużo możliwości twórcom na to, no co dokładnie ta Godzilla oraz King Kong nam oraz Calderze zrobią. Ja mam jedynie nadzieję, że nie będzie to przynajmniej tak irytujące jak Krampus podczas świąt Bożego Narodzenia w Warzone. No to był absurdalnie irytujący event, nie wiem jak to nazwać. Myślę, że twórcy jednak wyciągnęli jakieś wnioski, bo generalnie odzew na samego Krampusa był bardzo negatywny i wiele ludzi domagało się dosłownie tego, żeby Krampusa wywalić tego z gry. No i myślę, że tutaj nie bezpodstawnie takie opinie były, bo Krampus naprawdę utrudniał rozgrywanie spotkań i o ile byłby jeszcze jakimś rzadkim, naprawdę rzadkim okazem w tych meczach, typu występowałby raz na 5 naszych gierek, coś takiego, o tyle w każdym meczu ginąć przez to, że Krampus was zaatakował i niekoniecznie to Krampus was zabił, ale ten chaos spowodowany tym, że Krampus na was polował, no było to irytujące i musicie się chyba, moi drodzy, ze mną zgodzić. Także co, kilkanaście godzin, bo już o 18:00 jutro sezon trzeci będzie miał premierę, no i co, zapraszam was na jutrzejsze materiały, zapraszam was też na jutrzejszego live'a, na streama tutaj na YouTubie, gdzie będę oczywiście ten cały sezon trzeci doświadczał na żywo wraz z wami, no więc odliczam już i do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pamiętajcie o łapce w górze, jeżeli chcecie mi pomóc pod tym materiałem i subskrypcji, jeżeli nie chcecie, żeby cokolwiek was odnośnie Warzone ominęło. Ode mnie to już wszystko, do zobaczenia jutro, mówi Goldzor, na razie.